Hej! Witam Ciebie w kolejnej lekcji kursu Django w pigułce. W czasie tej lekcji pokażemy sobie, jak szybko możemy wykorzystać mechanizm konwersji adresów w Django. Nie bez powodu jesteśmy teraz w naszym ViewSpy, ponieważ zobacz, stworzymy sobie jeszcze jedną metodę def, powiedzmy choice by number, o, tak jest, to sobie prześlemy też request i choose, tak? Teraz dwukropek i teraz tak, zobacz. No, konwersja adresów. Chodzi o to, że jak wpisywaliśmy, to wpisaliśmy albo H1, albo H2, tak? No ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamiast tego napisać address 1 albo address 2. Bez H2, bez H1, bez H2, tylko address 1, address 2. No bo wcześniej wpisaliśmy address H1 i address H2, no i przesłaliśmy, no i co się wyświetliło, to się wyświetliło. A przecież możemy wpisać, możemy chcieć uprościć, tak? To znaczy address 1 i address 2, tak? Co robimy? Zobacz. Tu mamy ten choose, tak? Prawda? No to teraz if choose operator porównania i zobacz, 1, tak, dwukropek i teraz result 2 plus 6 i h, tworzymy zmienną, prawda, przepraszam, tak, wybór 1 i plus str result, tak? Result, o, prawda? No właśnie. Teraz idziemy dalej. Elif choose. I tutaj damy teraz powiedzmy 2, tak? I teraz result. Trochę zejdę w dół. 2 plus 7. Enter, H, wybór 2, równe, plus str, result, tak? OK. Jeszcze troszeczkę zejdziemy w dół. Teraz, że tak powiem, cofamy się, else, dwukropek, return, HTTP, przepraszam, HTTP response. Nie ma, a przepraszam, nie ma takiego adresu, tak? No i return HTTP response. No i proszę bardzo, H, tak? OK, ale to jeszcze nie, też nie wszystko. Zobacz, co zaraz zrobimy, no bo mówimy, musimy jakoś się odróżnić. Jedno od drugiego, tak? No to idziemy teraz sobie do URLs. I teraz tak. Tutaj dajemy str, ale wcześniej path. O tak. Int. I teraz zobacz. Choose. Tak? I teraz po tym views. Przepraszam, ja może dam tu przecinek jeszcze. O. Views. I choice by number, tak? Widzisz, jakie to proste? A no właśnie. I teraz zobacz. Tu już nic nie zmieniamy w tych pozostałych plikach, tylko to są jedyne takie rzeczy. I teraz tak. I teraz wystarczy, że tak powiem, wpisać w terminalu Python. Przesuniemy trochę. Manage. Py i run server, tak? Uruchamiamy, proszę bardzo. Przechodzimy do przeglądarki. Localhost 8000. I teraz tak, najpierw others. Powiedzmy, wyświetlimy sobie to. Proszę bardzo, jest, tak? Tutaj się nie przejmujemy dodatkowymi rzeczami, ale teraz zobacz. To samo, tak? Wpisałem 1. Prawie nic się nie zmieniło, ponieważ to samo się wyświetla. A teraz jeszcze wpiszemy 2. Proszę bardzo. Także w ten sposób możemy sobie eksperymentować, możemy się bawić, konwertując po prostu poszczególne wartości adresu i przesyłając te przekonwertowane wartości do odpowiednich metod.
które znajdują się w naszym pliku views.py. No dobrze, to generalnie tyle, jeśli chodzi o tę lekcję. Była ona, jak widzisz, bardzo cenna, bardzo ciekawa, bo ciekawej rzeczy się dowiedzieliśmy. W czasie następnej lekcji pokażę Tobie, jak poradzić sobie z tematem przekierowania, prostego przekierowania. Zapraszam!